Po stworzeniu mężczyzny Bóg widział, że markotny gdzieś siedzi pod drzewem, więc go we śnie pogrążył i z żebra wybudował w prezencie mu Ewę. Ta dopiero jest kością z mych kości, ciałem z mojego ciała jest. Słowa te Adam wyrzekł w radości, kto przeczytał pismo dobrze wie. No właśnie, według piosenki i według przekonań osób czytających Pismo Święte, Biblia mówi o tym, że Ewa powstała z żebra. No piosenkę sam kiedyś przed laty napisałem, przed, myślę, że około, będzie chyba z 30 lat temu, kiedy tę piosenkę napisałem. No a teraz zobaczcie, jak, czego doczytałem się, czytając właśnie Pismo Święte w oryginale. Zacznijmy może od wersetu 18. Vayomer Adonai Elohim Lotov Heyot HaAdam Levado Eeselo Ezer Kenegdo. Tutaj przetłumaczone jest, oczywiście znamy ten werset, i powiedział Bóg: teraz nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, tak? Aby człowiek był sam, też można przetłumaczyć, bo Adam nie oznacza koniecznie mężczyzny, ale po prostu człowieka, ludzkość również, tak? Uczynię mu, tutaj już jest rodzaj męski, uczynię dla niego ezer, pomoc, kenegdo. Tutaj przetłumaczone jest jako odpowiednią, ale w zasadzie słowo neget, bo to jest ten rdzeń, oznacza pomoc, czyli jakąś osobę, która stoi naprzeciwko i jest sobie, jest równa tej osobie, naprzeciwko której stoi. Jest to pomoc, która gotowa jest, prawda, walczyć o życie tej osoby, nawet z narażeniem życia własnego. Taki jest głębszy sens słowa neget, tej pomocy właśnie. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Tutaj jest dużo pięknych słów. W tym tekście nas dzisiaj szczególnie zainteresuje głęboki sen i słowo żebro, aczkolwiek no tutaj każde słowo zasługuje na specjalne studium i analizę. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ten tekst hebrajski. Tutaj mamy tekst masorecki. Te żółte cyferki, to znaczy to są litery, które oznaczają liczby 21, 22, czyli kaf alef 21, kaf Bet 22 i Kaf Gimel 23. I mamy tak. Vaypel Adonai Elohim Tardema al Haadam Vayshan Vaykach Achat Mitzalotav Vaysgor Basar Tachtenna Vayven Adonai Elohim et hatzela asher lakach min ha'adam le'isha va'ivea el ha'adam va'yomer ha'adam zot ha'pa'am etzem me'etzami ubasar mipsari lezot ikare isha ki me'ish lukacha zot. Dużo tutaj jest, tak jak powiedziałem, rzeczy, no na przykład jest isz i isza, czy mąż i kobieta. Biblia Wujka tłumaczy mąż i mężyna. Tak, mamy tutaj isz, to jest isz, me isz z męża, isza została wzięta. Widzicie? Isz, alef, jut, shin, a tutaj jest isza. Jednak etymologia tych dwóch słów jest inna. Jednak biblijna poezja polega na tym, że wyszukuje, dobiera słowa podobnie brzmiące. Jednak, tak jak powiedziałem, etymologia tych dwóch słów jest inna, czyli isza
i isz to nie jest to samo słowo tylko w wersji męskiej i żeńskiej. Ale jest to mężczyzna i kobieta i brzmią rzeczywiście tak, jakby to był ten sam rdzeń, isz, isza. I tutaj słowo cela to jest właśnie słowo tłumaczone najczęściej jako żebro. Ale czy tak rzeczywiście powinno się to tłumaczyć? Dojdziemy do tego. W tej chwili chciałem tutaj pokazać wam tekst Septuaginty, czyli najstarszego tłumaczenia tekstu hebrajskiego na język grecki, w ogóle najstarsze tłumaczenie. I szczególnie chodzi mi o dwa słowa. Słowo ekstazin, w ogóle to jest ekstazis, ale tutaj mamy oczywiście w innym przypadku to słowo, czyli kyrios, oteos, ekstazin, epiton, adam, tak? Czyli sprowadził sen, ekstazin. I tutaj mamy też, że wziął co jedno z jego żebr i mamy tutaj pleuron, tak? Kogo co żebr. Zapamiętajcie, słowo żebro, pleuro i ekstazis, te dwa słowa. Ekstazis, co to jest? Bycie na zewnątrz siebie, wieloznaczne pojęcie najczęściej odnoszące się do stanu człowieka, w którym działania i władze psychiki są tak zwrócone ku przedmiotowi poznania i pragnień, że osoba w mniejszym lub większym stopniu staje się niezdolna do odbierania i odczuwania zewnętrznych bodźców. A więc bycie poza sobą. Ekstazis, głęboki sen, tak? Głęboki sen, ale słowo sen nie jest tutaj pełnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje z człowiekiem. I greckie słowo pleura tłumaczone jest nie tylko jako właśnie żebro, ale też jako bok. The side of the body, widzicie? Side of the body. I tutaj jest taki ładny przykład z Ewangelii Jana 19:34. Ale jeden z żołnierzy, tak? Aleiston stratioton, lonche autu ten pleuran, czyli wziął, co zrobił, przebił, tak? Pleuran, jedno z, nie z żeber, ale z boków, tak? Enixen kai exelthen euthys haima kai hydor, tak? Wypłynęła krew, haima. Tutaj mamy ten przydech, dlatego czytamy hy na początku i hydor podobnie. Tak? Chociaż mamy alfa, na początku tutaj jest ypsilon, to jednak ze względu na ten znaczek tutaj, który oznacza przydech mocny, więc my tutaj czytamy haima i hydor. I pleuran właśnie, tu jest przetłumaczone nie jako żebro, ale jako bok. Tak? Zresztą informuje nas ewangelista, że żadna z jego kości nie będzie złamana, tak? Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, nie żebro, bo żebro to też kość. I natychmiast wypłynęła krew i woda. Z żebra nie, z boku. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana, więc nie o żebro tutaj chodzi, ale o bok, ale to samo słowo pleura, tak? Pleuro. I ja chciałem tutaj przytoczyć inny fragment Pisma Świętego, mówiący o doświadczeniu, jakie miał Abraham. Otóż Abraham potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który cię wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: a o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zwracać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. I wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości, zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem i tak dalej. I teraz zobaczcie, że tutaj też Abram zapada w sen. I tutaj
znów pada słowo hebrajskie tardema, to samo, co tam mieliśmy jeszcze, przypomnę raz na samym początku, popatrzcie, tutaj było słowo tardema, tak, tardema, czyli ten głęboki sen, tak, przetłumaczone na grecki jako ekstazis. Tu znów mamy to samo, że właśnie Abraham zapada w tardema i znów w tekście w Septuagincie w tym samym miejscu jest użyte słowo ekstazis, a change of state, tutaj jest przetłumaczone, tak, na angielski, czyli zmiana stanu Abrahama. I też proszę zobaczyć, że znów mowa o bokach, to znaczy tutaj nie pada słowo cela, tu są inne słowa greckie i hebrajskie, ale te zwierzęta są podzielone na połówki, dokładnie równe połowy i pomiędzy nimi przesuwa się potem w nocy, ten, w czasie tego widzenia, jakie ma Abraham, ten płomień, tak, płomień jakby z pieca. I również dym. To jest ciekawe, proszę zapamiętać, bo to jest ciekawe doświadczenie Abrama, te dwie połowy, tak, mięsa i tardema. Dlatego to przytoczyłem ze względu na to podobieństwo tych relacji. Co dzieje się dalej? Co chcę wam dalej pokazać? Powiedziałem wam na temat greckiego słowa, które tłumaczy się jako żebro, ale również jako bok. I teraz mamy słowo hebrajskie cela. To oryginalne słowo, proszę zobaczyć w definicji, rib side, czyli żebro albo bok. Ale co ciekawe, uwaga, to jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, właśnie tu, gdzie jest Ewa stworzona, gdzie słowo cela jest przetłumaczone jako żebro. Wszędzie indziej to samo słowo jest tłumaczone jako bok, jako strona. Przykład jest tutaj. Biblia Tysiąclecia. I po drugiej stronie przybytku na ścianę północną, 20 desek. Mniejsza o czym teraz, to jest mowa o budowie przybytku, świątyni, ale właśnie pada słowo and for sight, czyli po drugiej stronie, słowo cela. Tu mamy tutaj cady, lamet, ain, cela. To słowo tu jest znów tłumaczone jako bok. Tak, i tutaj jest dalszy ciąg. Tutaj mamy właśnie ten werset 21, że Vayapel Adonai Elohim tardema alcha Adam Vaishan, czyli spowodował Pan Bóg, że zapadł w głęboki sen Adam i spał i zabrał jedną z jego właśnie, co zabrał i zamknął właśnie ciałem to miejsce, czyli wypełnił ciałem, dosłownie zamknął, tak, i zgor. I teraz słuchajcie, ciekawa jest rzecz, że to jest jedyne miejsce, gdzie tłumaczone to jest jako żebro. I Rashi to tak rozumie właśnie, że człowiek pierwotnie został stworzony, miał dwie twarze. Oczywiście proszę pamiętać, że w ogóle cała ta historia to nie jest, my dzisiaj mamy chirurgów, anestezjologów, sale operacyjne, ale relacja, która jest napisana w Piśmie Świętym, to są czasy, ludzie, którzy pisali te słowa, prawda, z natchnienia Bożego, nie znali pojęcia medycyny w takim dzisiejszym ujęciu, nie wiedzieli, co to jest znieczulenie, nie wiedzieli, co to jest zabieg operacyjny i konsekwentnie nie opisywali zabiegu operacyjnego. To jest wszystko metafora, to jest język metaforyczny, nie próbujmy iść za daleko tutaj w dosłownym odczytywaniu tego tekstu, choć na pewno można to oczywiście odczytać dosłownie, ale pytanie, czy to o to chodzi na pewno, czy nie należy doszukiwać się głębszego przekazu w tym tekście, a więc pamiętajmy, że jest to metafora, tak? Żeby mnie nikt nie podejrzewał, że ja tutaj próbuję wam wytłumaczyć, że Pan Bóg przeprowadził zabieg operacyjny, to przeciął człowieka na połowę, ale ta relacja właśnie mówi o tym, że człowiek tak jakby był pierwotnie, jakby był jednocześnie mężczyzną i kobietą i został podzielony na dwie części, tak? Równe sobie dwie części. A więc nie to, że jedno jakieś żeberko zostało wyjęte i z tego żeberka została zbudowana kobieta, tylko została jakby cały bok, równy bok, tak jak w tej relacji o Abrahamie czytaliśmy, równa strona została, tak jak w przypadku budowy przybytku, jedna cała strona człowieka została odjęta, tak, i z tego powstał drugi człowiek, czyli Ewa. A więc jest to oczywiście język metaforyczny, ale pokazuje nam, że po pierwsze stoi naprzeciwko Adama
pomoc, równa jemu co do, prawda, jest jakby skonfrontowany z tą pomocą, stoi naprzeciwko niego, tak? I jest gotowa oddać za niego życia, a jednocześnie jest mu równa i jest jakby zbudowana z jego boku, a nie właśnie z jego żebra. Słowo żebro jest tylko w tym jednym tłumaczeniu. Z jakiegoś względu właśnie taka tradycja przetrwała w tych wszystkich tłumaczeniach. Ponieważ już jesteśmy w tym 21 wersecie, przeczytajmy sobie jeszcze dwa następne, które na początku czytałem. Va'iven Adonai Elohim et Hatzela, czyli przebudował tą właśnie, no tutaj mamy tą, ten bok, byśmy przetłumaczyli, Asher Lakach, którą zabrał Mincha Adam od Adama, Leisha w kobietę, Va'yevi Echa el Adam i przyprowadził do Adama, do człowieka. Vayomer ha-Adam. Co powiedział Adam? To też jest bardzo ważne. Zot ha-pa'am, to teraz jest ecem me'acamai, czyli kość z moich kości, to jest liczba mnoga. Uwasar mi psari. I ciało, mięso, czy ciało z mojego ciała. No jeśli byłaby to tylko, byłoby to żebro, to skąd to ciało, tak? Kość jeszcze byśmy obronili, ale już nie ciało. Także to też nie byłoby takie spójne wtedy to tłumaczenie. Lezot i kare, i teraz będzie się zwała Isha, kime ish lukacha zot, gdyż została wzięta z męża. I tu mamy jeszcze raz cały ten tekst. Można sobie go jeszcze raz spokojnie przeczytać. Vayapel Adonai Elohim Tardema al ha-Adam. Va'ishan va'ikach achat mitzalotav va'izgor basar tachtenna va'iven Adonai Elohim et hatzela asher lakach min ha'adam le'isha va'yevyecha el ha'adam va'yomer ha'adam zot ha'pa'am etzem me'atzamai Uwasar mi psari, lezot i kare isha, kime ish lukacha zot. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Po stworzeniu mężczyzny Bóg widział, że markotny gdzieś siedzi pod drzewem.